jakieś gadżety Michaela. Tutaj mamy... Mega kurwa nudny odcinek, myślałem, że będzie pokazane mieszkanie, oni się tylko pakują, serio? Zimowe, rolki, tam mamy kurtki. Dobra, to będziemy ich roastować. Tutaj dobra, mamy... dzisiejszy odcinek to jest roastowanie Pauliny i mini Majka, oczywiście żartach. Już spakowane rzeczy z tych wszystkich szuflad, tutaj mamy jakieś... Jeszcze raz jestem na stramie, pozdrowi. Pozdrawiam. Niezłe kurwa klapki mojżeszowe. Modne kurwa 5 lat temu. Ja pierdolę, wstyd mi było się pokazać w takich na odcinku. Samochody, inhalator. Niezłe kurwa klapki Jordan zajebane od kurwa Ginolda. Pierdolę, Dream 0 na 10. Łapka w dół. Jakieś szampany, tutaj mamy rzeczy. Szampany jakieś... kurwa? Aż bym udławił. Kurwa szampon se weźcie, a nie szampany człowieku. Byście się umyli. Alkohole, świeczki, więc takie pierdółki same. A to mamy baseball. Tak, kupia... Do walenia konia, kurwa. Ale dzisiaj będę gadał. Ale na... jak jest stadionie? Na namiarku, no. Yeah. Dobra, przenosimy się do... Fucking co ty powiedziałeś? Długo myślałeś nad tym Jaunk przed Nickiem? To tak w sumie podobnie jak aha, ten twój nick aha. Aha, dzięki za 8 zł. Julence, dzięki bardzo. Dobra, przenosimy się... Fucking... co on powiedział? Yeah. Dobra, przenosimy... Fucking baby, yeah, let's go fucking baby, man. ...się do garderoby i tam zaczynamy pakować... Zjemy, po tym streamie będziesz miał dramę z ekipą, bo oni też uwierzą w co ty powiesz. Stary, ekipa już nie istnieje, już się rozpadła. Więc... kurwa, mogę sobie mówić co chcę. Stary, jaka ekipa? Pakuję walizę, ale... Nie, no kurwa mini Mike, naprawdę, stary, miałem już no, okruszki szacunku, stary, sprawiasz, że zamieniam się kurwa w Dysona, człowieku, odkurzacz za 3 koła i te okruszki zbieram, nie? Szacunku, ostateczne. Chyba się nie wiem, nie. Muszę wam powiedzieć, że to jest moja taka pierwsza wyprowadzka w całości, bo jak się wyprowadzałam od rodziców, to wiadomo, nie... O, jaka słodka, pieluchy kurwa nawet bierze ze sobą. Witam cię. Się wyprowadza... Mega. Urocze. Mam od rodziców. To wiadomo, nie wzięłam wszystkich rzeczy, a tutaj trzeba zebrać wszystko, więc... Dobra, dzisiejszy odcinek to jest hejter w chuj, nie? Hej... Stary. Potrwa to kilka dni. O! Kibicem jest Polski. Nieźle. Wydaje mi się, że rozpakowanie tego też będzie bardzo... To jest nowy widzowie odcinek Beka z dzieci na YouTube. Kto miał taką serię Beka z dzieci na YouTube? Kto miał taką serię? Kto miał taką serię? Joczok? Coś takiego? Joczok, ta, czy tam Zebo? Nie wiem, kurwa, stary. Kolejny odcinek. Reaktywacja. Trwało, ale mam nadzieję, że wyjdzie wszystko super. I też się nie mogę doczekać mieszkania w nowym miejscu. Nie mogę się doczekać tego układania na nowo, porządków, planowania. Jakie masz marzenia? No, kocham układać, porządki robić, sprzątać. Kocham to wszystko. A ona z nim do bidula idzie, czy jak? Co, gdzie będę miała segregowania? Wiem, że dla niektórych to jest nudne, ale dla mnie jest to bardzo ciekawe. Co jest ciekawego w układaniu, kurwa? Ja rozumiem, układać klocki, stary. Ale... I ekscytujące. Organizacja i zorganizowanie. Tak. Jaka tęcza, patrzcie! Koszulki 27-latka. Myślałem, że powie koszulki 21 wieku. Ona tak. Patrzcie, koszulki 27-latka. Ja pierdolę, kolorowo się ubiera, jaki kurwa zjeb jebany. Nie ma to jak kurwa, ja pierdolę, ale kurwa debil pierdolony. 27 lat i kurwa kolorowe koszulki ma? Ja pierdolę, ty. Beka z niego. O, tym podziękujemy. Zapamięta te spoty. Nie no, ona za niego decyduje, stary. Wypierdala, mówię tak. Zerowy drip, wypierdalasz, kurwo. Pyk, spodnie, bajkery, psz, na wyjebane, rozjebane, koniec. Koniec się skończyło, kurwa, ubieranie dzieciaczka jebanego. Co ja gadam, przepraszam. Wszystko w tym, w tej reakcji jest widzowie żartem. Jest satyrą, tak? Nie mówię tutaj nic na serio, po prostu mam odklejkę i mam ochotę się wyżyć. A, chciałbym coś jeszcze powiedzieć, kurwa. Widzowie, ważna rzecz. W czwartek nie ma streama, ale jest jutro stream.
czwartek mam Ergani streama, bo on ma coś tam sponsorowanego, więc mu odstąpiłem. Więc jutro jest stream, widzowie. Jutro jest stream, widzowie. Normalnie 18. A w czwartek nie ma, ale jest jutro. 3 dni pod rząd, WTF? No. Cieplinie, dzięki za życzenie. Dobra, może ja to zrobił nam się niestety bałagan, ale tak to już bywa przy przeprowadzce. Opakowanie, tyle rzeczy jest naprawdę ciężkie. Mam nadzieję, że rozpakowywanie będzie prostsze i bardziej przyjemne. Ja najbardziej lubię się pakować w ten sposób, że biorę worek i wyrzucam rzeczy do... Ja najbardziej lubię się pakować tak, że biorę worek i wyrzucam rzeczy do śmieci. No, generalnie kocham się pakować. Po prostu mam tak, że biorę worek na śmieci, wypierdalam wszystkie ciuchy i kupuję nowe. Na chuj mi kurwa jakieś noszone raz. Obrzydlistwo, fu. Do oddania, a najgorzej mi się właśnie... A, do oddania, kurwa. Ciekawe, co ty chcesz oddać, kobieto? Dziękuję, tak jak teraz to robię. Dobra, i zaczniemy od sweterków. Ja zrobiłam już dużą segregację ubrań i zostawiam tylko rzeczy, których po prostu chodzę najczęściej, więc tutaj mam sweterki. Teraz codziennie będzie ponad 30 stopni, więc nie potrzebuję żadnych ciepłych ubrań. To jest jedyne ułatwienie w tej przeprowadzce. Ale zaraz jest zima, kurwa. To co, już nigdy nie będziesz potrzebować ciepłych rzeczy? To jest kurwa. Ona to się wyprowadza do swoich rodziców, bo ekipy nie ma to zasięgów też. A Majka każdy jedzie wie cessa. Ona już spierdala do chaty, a Michael składa już CV do Maka albo jako barman. Proste. Dlaczego zawsze jak oglądamy kurwa jakieś filmiki związane z mini Majkiem, to zawsze takie donaty są, stary. Że przynajmniej mogę zostawić sobie tylko najlżejsze rzeczy, a te takie cieplejsze można schować i się nie przydadzą. Jak widzicie, w mojej garderobie przeważa beż, biel i czerni. No, nie to co ten minimalik 27-letni kurwa zjeb, co w kolorowych ciuszkach biega. Dzieciaczek kurwa. Mentalny. Jakby jego masakra była pełna małych garniturów i spodni w kantce. Let's go! Siebie ze szczęścia. To prawda. Zauważyłam, że pieski czują, że coś się dzieje, bo one tak... Niespokojne? Tak, one cały czas przy tych kartonach stoją i się chyba boją, że wyjeżdżamy gdzieś, a nie wiedzą, że jakby one z nami wyjeżdżają. Cały czas się kręcą. Majka, zauważyłeś? Tak. No zobacz, idziemy się na przykład tymi kartonami. Stresuje się. Nie stresujcie się pieskiem. Balenciagi mogę sobie już schować, bo nie będę w nich chodziła, bo jest za ciepło. Dobra, po... Nie, no Balenciagi? Dziewczyno, wiesz, one są warte? Air Force nie potrzebuje opakowania. To o, te rzeczy pójdą out. Tu będzie... Już baseballa ma przygotowanego, żeby w bidulu przetrzepać wszystkich świeżaków na jego starym terenie. Przesny stary. Air Force po Balenciagach i po Gucci. Zaznaczam, Gucci. Dobra, to... Ale zajebisty odcinek, normalnie jestem pod wrażeniem bardzo kreatywnego, że mini Mike to zjebany ham i arogant. Ale kurwa, zostawcie go! Tutaj się pozbywam kartonów, bo nie potrzebuję tylu. Ja jestem ogólnie, moi drodzy widzowie, zmęczona. To już od kilku... To jest prawdziwa praca, nie to streamowanie, kurwa. Tutaj co chwilę coś robię. W sumie jak tak patrząc w po pokoju, to została jeszcze do posprzątania cała toaletka. I ona tak, wzięła taki wielki kosz na śmieci, coś taki worek i po prostu tych mebli nie będzie składać i rozkładać, tylko po prostu wrzuci tylko wora, kurwa. Na chuj, kurwa, tracić czas. Czaisz? Ona podchodzi i ten worek, kurwa, na te meble stary i po prostu wypierdala. Już nie będę w nich, kurwa, no, już nie będę tutaj siedzieć. Wyjeba, wypierdala mnie, człowieku. Zajebiście. Ta szafka i tam już została... O, ta szafka i tu jeszcze zostało to. No to tu zmieszczę to. Do bidula PDB dla Majka. Tutaj moje rzeczy sprzątnięte, więc już nie zostało aż tak dużo, jakby się wydawało. Następny karton do wyniesienia. Dobra, zaklejamy następne pudło. Ja przed kompem właśnie był robiąc kolejną tabelkę, a mogłem teraz nagrywać jak sprzątam pascal, po prostu gotuj kozak. Ogólnie coraz więcej się zbiera tych kartonów. Ja się zastanawiam, gdzie my się pomieścimy. Ja już dzisiejsze pakowanie kończę. Mini Mike się zmieści akurat. Dobra, przepraszam, kurwa, muszę przestać.
Mam tutaj, zobaczcie, kilka kartonów całych zapakowanych po brzegi i do zobaczenia następnym. Po co zapakowane? Ej, czy tutaj były referencje? Cześć, witajcie w dzień wyprowadzki. Nadszedł ten dzień, to jest właśnie dzisiaj. Jak widzicie, mamy już prawie wszystko pochowane. Tutaj została ostatnia walizka, tutaj schody. Te wszystkie rzeczy zaraz zniosę na dół. Pokażę wam, jak gdzie są schody? Tutaj została ostatnia walizka, tutaj schody. A tutaj mamy schody, widzowie. Tutaj. W tym miejscu są schody. Tutaj są schody, widzowie. O co chodzi? Jeszcze zaraz zniosę na dół. Pokażę wam, jak wygląda garderoba. Schody dla Minimajka? A. To jeszcze nie jest final. Jest kupywać Balenciagi albo Gucci i powinien zęby w końcu sobie zrobić. Paulina by powiedziała plus jeden. Bo ona też się wkurza na niego. To jest efekt, który uzyskaliśmy dzisiaj. Jeszcze jutro będą takie ostateczne porządki, ale dzisiaj już się wyprowadzamy. Wszystko puste. Ciekawe, kiedy będzie odcinek pod tytułem Minimajka wypierdala z domu. Puste, puste. Cała moja szafa. O nie, jeszcze tego nie posprzątałam. Tutaj zostały jeszcze jakieś pojedyncze rzeczy, ale to nie są już moje. Tutaj moje składowisko. Wszystko muszę kawować do jednego. Muszę wam powiedzieć szczerze, że ostatnie 4 dni spędziłam w nowym mieszkaniu. Byłam od 8 do północy dzień w dzień. Jest strasznie dużo pracy. Nie sądziłam, że przeprowadzka zajmuje tyle czasu. Jest naprawdę wymagająca, bo strasznie dużo rzeczy trzeba robić. Dobra, najpierw wezmę to. Wezmę to i zniosę już walizkę na dół. Ale co trzeba robić jakby w mieszkaniu, które się wynajmuje, które już jest gotowe? Co tam w sumie trzeba robić? Dzisiaj mam rocznicę. Bo, a nie, tak serio pytam, tak szczerze pytam. Razem oglądamy. Tak szczerze pytam. Dzięki Multi, że jesteś. Pozdrawiam. Bo jakby zależy, dekoracja, meble. A, no chyba, że tak. Okej. Okay. O, Mergani napisał. Umyć wszystko, zdezynfekować, wyładować kuchnię, łazienkę. Racja, to też ma sens, bo w sumie jak kupujesz, to nie masz kuchni, kurwa, nie masz tych chyba, nie, rzeczy do kuchni. Dobra. Oni chyba nie mają gotowego? Nie no, chyba mają. Nie wiem. Okej, let's go. Biorę legowisko. Tutaj są schody na razie bez obliczenia. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie już ostatnia rundka na górę. Ja jestem dzisiaj już po treningu, ale spokojnie, to nie koniec. Jeszcze mi czeka. A gdzie mini Mike, kurwa? Co, na wszystko sama to przenosi? Wrażeń. Jeszcze ostatnie schody. A, tu jest, dobra. Tu go wzięła do teczki. Dobra, muszę przestać. Żartuję, kurwa, to jest żart. Wyglądnięcie na swój pokój. Żartuję, widzowie, to są żarty akurat. Głupie żarty. W chuj głupie możliwe, żarty. Możliwe, że jutro przyjadę. Ale jak widzicie, moja część jest czysta. Przygotowałam Karla z chaty, zobacz jak. Stań. Ciutka, nie ma już nic. Dobra, proszę państwa. Jestem chyba już pakowana w 100%. To wydaje mi się, że będzie mój ostatni karton. Tak szczerze, żeby wam nie skłamać. Paulina zrobi odcinek, jak zakończy związek z Minimajkiem pod tytułem Mój toksyczny bankomat. A to nie jest tak, że Paulina jest ogólnie bogata, że ma bogatych starych? Pakowanie zajęło mi około tygodnia. Naprawdę jest tak ciężko, bo jednak codziennie się korzysta z tych rzeczy i trzeba wiedzieć... Znaczy mam taką małą rozkminę, jak ona se kupiła coś, to na chuj jej trzymać 15 toreb papierowych Low i 6 czy inne Victoria's Secret? Co musi flexować się, czy Karła będzie z czasem pakowała w te pudla i go wyśle do biudla? Kurwa, ludzie! Uspokójcie się! Nie wiem, może po prostu jej szkoda wypierdalać torbę Gucci, stary. Gucci. Albo kurwa, on Louis Vuitton. I mądrze spakować wszystko, żeby było z głową, żebym wiedziała, że na przykład tutaj to mam i żebym mogła się w to ubrać. A jak widzicie, tutaj są nasze rzeczy. Pakowałam tylko moje najpotrzebniejsze rzeczy, więc wydaje mi się, że jakoś to przetrwamy. No i chyba teraz powinniśmy zacząć nosić rzeczy. Ja się czuję, jakbym była teraz na następnym treningu dzisiaj 3 godziny. Nie, ja jestem już od 8 na nogach i cały czas coś robię, moi drodzy. Dobra, to są już nasze ostatnie rzeczy z całego domu. Wydaje mi się, że wszystko zostało spakowane. Ale to się okaże dopiero jak się rozpakujemy i czy nam nie będzie brakowało jakichś rzeczy. Ja nigdy się nie pakowałam mieszkając w domu, bo zawsze mieszkałam w bloku. Jednak w bloku jest dużo łatwiej się spakować, bo wiadomo, ma się tylko swój pokój. A jak byłam normalna dziewczyna! Jaki do piosenki Crushera. To moje rodzice pakowali. Robiłem już to. Kuchnię, przedpokój, takie rzeczy. A tutaj jest jednak do spakowania.
Dobra, tak szczerze, to chuja się zna czyjeś relacje, więc ocena, czy ktoś jest z kimś dla kasy, to akurat słabe analizy. No ta, no to wiadomo. Dawaj nowe filmy. Wiadomo, a tym bardziej, że ona chyba w ogóle ma bogatych starych, więc jakby, wiesz. Pakowania wszystko. No mi tak, kurwa. Dobra, tutaj jest wszystko już podpięte. Kurwane. Nie ma nic mojego. O! Chciałbym powiedzieć, że nie Mike to koks i proszę go nie szkać. Brawo! Haha, żartowałem, jebać go. Aha. Nie przeczytałem do końca. Leczka do zębów, nie miałabym z czym myć zębów oraz jeszcze płynę do mycia. Czyli jednak opłacało się wrócić, bo bym zapomniała płynów do kąpieli. Masz mini Michelinho zajebie flipa do tyłu na filmiku. A nie robił nigdy backflipa? Wiadomo, można by było kupić, ale po co marnować i wydawać niepotrzebnie pieniądze. Tu zostały już tylko wolne szuflady, to tu. Jak coś dziwnie się wyprowadzać, muszę powiedzieć. Bardzo dziwne. Zaś do łóżka. Że to już koniec domu ekipy. Każdy się wyprowadza. Ale tak to w życiu bywa, że coś się kończy, a coś zaczyna. Jebać skurwysyna! Ostatni dzień w domu ekipy. Przyjechałam tutaj odwiedzić po raz ostatni dom. Zobaczycie, jak teraz wygląda, bo jak widzieliście, jak się wyprowadzałam, jeszcze zostało kilka rzeczy. A teraz, jak weszłam, aż się zdziwiłam. Jest tak dziwne uczucie, jakby jest pusto. Przepraszam, Tuktuś, dziękuję za suba. Tak wygląda nasz pokój. Jest pusto, nie ma nic. Mega. Tutaj stały nasze biurko, stało tu moja toaletka. Dobra, więc garderoba prezentuje się tak, zostały tylko wieszaki. Ale to wieszaki chyba zostają. Co mnie Mike obserwuje? Ubrań, nie ma butów, nie ma niczego. Ja jeszcze... To dzieciak już się kręci, kurwa. Ogarnij się, to jest mini Mike! Tego domu nie widziałam w takiej okazałości, ponieważ jak się wprowadziłam tutaj, już chłopacy mieszkali. Więc zwiedzam razem z wami zakamarki czystości. Teraz łazienka. Wow! No, tutaj zawsze stały nasze rzeczy. A teraz jest tak czysto, nie ma nic. Dziwne uczucie. Pokażę wam też toaletę, ale tutaj się za dużo nie zmieniło, ale jest po prostu czysto. Mega tak się start. Dzisiaj prezentuje kibelek, w którym załatwiliśmy swoje sprawy w trójkę. Pojedyncze, ale w trójkę. No. Gdzie no to mega stary. Nisko Mike, co on jej nie pomaga. Paulina pierdol tego lesera jebanego. Małego penera w monclerze. Wow. Czystość i Kuby w pokoju. Bardzo ładnie tutaj wszystko wygląda. W ogóle nie wiedziałam, że była taka doniczka. Siemka, jak mam 15 lat, to mogę normalnie wejść na twój koncert Wenegry 2000 w Przytkowicach. Chyba tak, chyba możesz. Musisz zapytać organizatorów. 3 Jerry Exe, dziękuję bardzo. Nigdy jeszcze cię nie widziałam. Nie wiedziałem, że ten pokój jest taki duży w ogóle. No. Od 16 jest Energy? A, no to nie możesz. Całkiem inaczej wszystko wygląda. Ja nawet nie wiedziałam, że tu już tak wyglądało. Kuchnię widziałam w takiej okazałości, ponieważ jak panie u nas sprzątały, to zawsze wyglądała w ten sposób. Tylko wiadomo... Dobra, ej, faktycznie nie pokazali nic w tym mieszkaniu. Mikras próbował zrobić front flipa, ale mu się nie udało i wpadł głowa do kibla i koledzy z klubu krakowskiego pomogli go wyjąć. Ogarnij się, kurwa! Co ty gadasz w ogóle?